co tydzień mówię to samo, że ostatni odcinek był ciężki. I ja bardzo bym chciał wam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie taki luźny, taki śmieszny. Ale jedyna rzecz, jaka będzie śmieszna na tym odcinku, to mój koc. Siemanko. A to nie jest śmieszne, tak jak o tym mówię, to nie jest śmieszne. Bo dzisiaj komentujemy, dlaczego ja. Jeżeli ten odcinek się tobie spodoba, to zostaw mi subskrypcję, bo serdecznie się zapraszam, jesteś tu mile widziany i zauważony. Jesteś teraz, bo mówię do ciebie, się tak rzuciłem, trochę dziwne, sorry. Skomentujmy odcinek. To jest serio najbrzydsze intro, jakie istnieje. Diana Woźniak jest w 8 miesiącu ciąży i od kilku tygodni nie pracuje. Nie marnujmy czasu antenowego, przejdźmy dalej. Siostra Diany, Nikola, cieszy się, że drugi raz zostanie ciocią i ma z tej okazji prezent dla przyszłej matki. No to jest babyfon z dźwiękiem i z kamerą na podczerwień. I jak podłączysz do tabletu albo do komputera, będziesz miała obraz. Podoba ci się? Strasznie szybko mówisz, podoba ci się? Diana nie jest entuzjastką nowych technologii. Ta technologia, Nie wie jeszcze, że za sprawą tego urządzenia jej życie wkrótce stanie na głowie. Ale nie spoileruj, nie spoileruj. Czemu mi psuje zabawę? W ogóle masz gdzieś tableta tutaj, to... Zabawę. Weźmy, podłączył, od razu zobaczyła, jak to działa. Zabawę. No tak, tak, mam, tam jest, zobacz. Niby taki Janusz, ale tableta ma. Z przeceny willu. Tutaj ściągniemy aplikację, połączymy się przez Wi-Fi i będziemy widzieć obraz. Hej, ale bez takich ciężkich słów. Okej, jest. Poproszę znawców 8 miesiąca ciąży, czy to jest 8 miesiąc ciąży, bo mi tu coś śmierdzi. I to chyba mój kot. O, no i co? No jest, zobacz. O, jaka tam duża Nokia jest. Ciekawe, czy tam Snake działa. Widzimy jesteśmy. Się. No bo kamerka jest włączona. Hej. O, kamerka włączona. No, bardzo fajne to jest, no, wiesz? To masz widzieć. Tak opyta na pewno z człowiekiem, czy to jest jakaś inna rasa? Jakiś elf, nocny elf, szary elf, zielony elf? Jezu, słuchaj. To chyba nie jest twoja sypialnia, co? No nie. No nie, ale pokaż. Przecież to jest sypialnia Gabrieli. Mojej korepetytorki Leona. No co ty mówisz, ale to chyba nie jest jej mąż. Nie. W pierwszej chwili zupełnie nie wiedziałyśmy, o co chodzi. Mogłyśmy zajrzeć do czyjejś sypialni. A potem okazało się jeszcze, że widziałam moją sąsiadkę zdradzającą swojego męża. Jezu, no i kolejna spoileruje, a co tu się jeszcze wydarzy? Pingwin przyjdzie na piętach, czy co? Sąsiadka Diany bezwiednie funduje siostrom prywatny spektakl. Zacznijmy od tego, że zdejmuje się buty, kiedy się kładzie na łóżko. Prosi, jak się jakoś zachowywać, no. Jesteś w telewizji. Ty jest jakiś, ale ona jest w samej bliźnie, erotycznej. Patrz, co on robi, patrz. Telewizji na Ruciak Entertainment, Bajka TV. Czy on robi striptease, czy mi się nie, wydaje? Nie, on się zaczyna tak, on się zaczyna rozbierać. I tańczy przed... Facet, z którym zobaczyłam Gabrielę, był daleki od ideału. Ej, ale nie obrażamy tutaj, okej? Okay? To jest daleki od ideału. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego się z nim umówiła. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak mówić. Dlaczego ja to tutaj widzę? Dlaczego my możemy to widzieć? Co? Bo jesteś hacker. Oni muszą mieć tam jakąś kamerę i musimy łapać chyba ich sygnał. Pewnie tak. Jeszcze chwilę podglądałyśmy i myślałyśmy, że pękniemy ze śmiechu, bo jest to mega zabawne. O. Uba po pachy. Jest to niesamowita sensacja. No w sumie w życiu takiej grażynki to może być naprawdę niesamowita sensacja. Ale na razie zachowamy to dla siebie. Dobrze. Następnego dnia Diana jest sama i trochę się nudzi. Męczy ją ciekawość. Nie może się powstrzymać i włącza babyfon na drugi kanał. To się leczy. Żeby sprawdzić, co porabia jej sąsiadka. Poglądanie ludzi jest fajne, to się robi. To znaczy, to nie jest fajne, tego się nie robi. Koleżanko. Ale zaraz, przecież Leon powinien być teraz w szkole. A jest w szkole. W szkole życia. Co ten gówniarz robi w sypialni Gabrieli? O nie, myślałam, że się przewrócę, jak to zobaczyłam. To co zrobisz? Myślałam, że się przewrócę. Jak oglądam ten paradokument, to mi się wydaje, że się zaraz przewrócę. Hey Ron. Hey Billy. To się nazywa komedia. Diana nie wytrzymuje długo przed ekranem babyfona. Idzie do sąsiadów, żeby przywołać syna do porządku. Puka do drzwi, ale nikt nie otwiera. A no rzeczywiście, to wspaniały pomysł. Puk, puk, Gabrielka. Nie wiem, jak to ci powiedzieć, ale no, mój syn wchodzi się do domu i właśnie ci szuka po majtkach. Gabriela! Sraj biela, pewnie już twój syn ją zabił. Pewnie wtedy z tej szafy to on ją chował. Zaraz, zaraz. Gdzieś to słyszę, telefon tego gówniarza. No i teraz już przesadzasz. Nawet odkleiłem w montażu żółtą kartkę. Leon! Stój! Widzę cię! Co ty tam robisz? Ja? Zbieram liście. No. Aha!
No dobrze, całkowicie to rozumiem. No dlatego chyba ty powinieneś być w szkole o tej godzinie. Odwołali nam dwie ostatnie lekcje. W tych waszych szkołach to cały czas wam odwołują lekcje, ty gówniarze, koledzy, przyjaciele, widzowie. Dobra, wszystko ci opowiem, ale w domu nie muszą przecież tego wszyscy słyszeć. No ciekawa jestem, co masz mi do powiedzenia? Wzburzona Diana nie ma zamiaru odpuścić. Jak chcecie się pić, to kupcie wódkę i odpalcie live'a. Wtedy zobaczymy i będziecie mieli dużo pieniędzy z dacji. Dziecko, ja teraz ciebie słucham. Co ty masz mi do powiedzenia? No weź się uspokój już. Okej, dżentelmenie, już się uspokajam. Najmocniej przepraszam. Przejdźmy do kolejnego odcinka, ponieważ tutaj musimy dać panowi spokój. Andrzej natychmiast idzie do pokoju pasierba. 15-latek jest zajęty słuchaniem muzyki i nie zauważa jego wejścia. Co to jest? Co ty tutaj robisz? A co ty tu robisz? Czemu patrzysz laptopa? Co ty tutaj robisz? A co wy tu robicie? Nic ci do tego. A jasne, kolego, zupełnie nic mi do tego. Siedzę cicho. To twoje prywatne, legalne sprawy. Właśnie o tym przyszedłem z tobą porozmawiać. Przecież to jest sypialnia twojej korepetytorki. Nieprawda. Jak to nieprawda? Jestem pewien, że to jest ich sypialnia. A po drugie, skąd ty wiesz, jak wygląda ich sypialnia? No i Leon mnie zagiął. Tak się składa, że jakiś czas temu robiłem i tam remont. Ale halo, proszę nie kłamać. Dobrze wiesz, że masz tak samo jak Pinokio. Tylko, że jak ty kłamiesz, to ci się świeci głowa. Ty im zainstalowałeś tą kamerę? Ludzie, to nie ja. O, to nie on. Na pewno mówi prawdę, więc tutaj chyba się szukuje tylko i wyłącznie jedno. Crossover ze zdradami. Wciąż lepiej niż Avengersy. Możesz mi zaufać. Wiesz dobrze, że nikomu o tym nie powiem, że zachowam tajemnicę. Ale takie rzeczy nie wolno. Leon, takie rzeczy. Nie wolno takich rzeczy. O, no dobra, to sorry, już nie będę. No i dziękuję, pozdrawiam, przekażę mamie. Zaraz, poczekaj. Co to jest? Och, cholera. Ojeju, czyżby to trzeci raz, akurat w tym momencie, kiedy patrzą na to, coś się działo? Jaki zbieg okoliczności, jeju. Ta kobieta chyba pracuje w sypialni, je w sypialni, śpi w sypialni i wychodzi na dwie minuty, kiedy akurat wchodzi Leon. Ty tutaj zostajesz. Ja biegnę. No. O, a tam się akurat obraz wyłączył, ponieważ ten koleś, który bije tamtą dziewczynę, to rzucił granat zakłócający. Diana? Co się stało? Nie powtarzaj dwa razy, co się stało, bo wtedy zabrzmisz jak ten gościu z tego memu strasznie śmiesznego odkryłem tydzień temu. Co się stało? Ale śmieszne. Widzieliśmy właśnie, jak Tomek szarpał i popychał Gabrielę po ich sypialni. Ale jak to po ich sypialni? To gdzie wy widzieliście ich sypialnię? Na jego laptopie. Ja naprawdę nie wiem, jak ja odbieram ten sygnał. Zaraz. Leon. A może ty odbierasz ten sygnał, bo może ty tam tę kamerę zamontowałeś? Nie no, ludzie! Ej, pani detektyw, fajnie, że w ogóle tam robisz Investigation 2018, aczkolwiek ja tu nie chcę nic mówić i pośpieszać nikogo, ani zupełnie cokolwiek sugerować tutaj takiego z głową. Ale wydaje mi się, że skoro tamtą typerę tam gościu szarpał, bił ją, gwałcił, zabijał, to może warto się troszeczkę szybciej poruszyć i tam pójść. Dobrze, po kolei, powiedzcie mi, co widzieliście? A, jasno, oczywiście. No jest tak, dzisiaj wstałem i sobie zrobiłem dwa tosty. No i sobie nie wyobrażasz, ponieważ wtedy ubrałem się, umyłem, troszeczkę zimna woda była pod prysznicem, ale to nie szkodzi, ponieważ następnie poszedłem sobie na krótki spacer przed pracą, ponieważ zawsze to robię, ponieważ rzucał ją po tym pokoju, potem ona wybiegła, a on za nią i potem już nie wiemy, co się stało. Boże, słuchajcie, nie możemy tutaj tak stać bezczynnie. O, naprawdę? A może Sobczak dowiedział się, że Gabriela go zdradza? Pewnie ją zabił. Leon, bez przesady. Nie no, bez przesady, stary. Co najwyżej on teraz je. Ja tam pójdę. Nie chcę, żeby wam się cokolwiek stało. A, uszanowanko, no bo wiadomo, jeden gościu w sypialni może się odpalić, uwolić demona i wszystkich zabić. Ten jej Tomek jest nieobliczalny. Raz nawet próbował pobić naszego sąsiada, bo jego pies nasikał u niego na posesji. Hej, ja się nie dziwię, słuchaj, no. Trzeba utrzymać poziom wody w swoim trawniku. Jeżeli przychodzi ci jakiś bezpański pies, gdzie sika na twój ogród, to ja bym się też zdenerwował. Chciałem pójść z Andrzejem i pomóc Gabrieli. To naprawdę jest okropne. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak kogoś bił. To jest okropne. Ja nigdy nie widziałem, żeby ktoś kogoś tak bił. Halo, panie Tomku? Pani Gabrielo? Halo? Co tak krzyczysz, sąsiedzie? Co się stało? Czemu oni są wszyscy łysi? Chciałem porozmawiać z pana żoną. W tej chwili nie ma. Jak ich mam teraz rozróżnić? Jak to nie ma? Widziałem, że niedawno wchodziła do domu. Była, ale w tej chwili nie ma, powiedziałem. Słyszałem moment temu, jak się kłóciliście. Słuchaj, zamknij okna, to nie będziesz słyszał. Skąd oni mieli te teksty? Zamknij okno, to nie będziesz słyszał. Muszę z nią porozmawiać. Nie ma jej w tej chwili. Gdzie jest? U matki. A matka nie żyje! To jest taka aluzja, że ona też nie żyje. Adam, jak jeżeli tłumaczysz swoje żarty, to one nie są śmieszne. No i co? Byłeś tam? Tak, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Zapukałem do drzwi. No i co? No mów. No Gabrieli nie było w domu, niestety.
No ale jak to nie było? A może byście sprawdzili na tym swoim ekraniku, który za każdym razem odpala się w idealnym momencie, pewnie jest magiczny. I byście sprawdzili, czy ona żyje, gdzie ona jest, może jest w domu, może pokażesz to policji, może zwrócić na policję, na straż pożarną. Tomek powiedział, że pojechała do matki. I ty w to uwierzyłeś? Młody to od razu przejrzał. Oczywiście, że nie, ale... Słuchaj, dałeś się odprawić z Kwitkiem? Co miałem zrobić? Facet stał w drzwiach, nie chciał mnie wpuścić do środka. Teraz ci ludzie gadają przez 30 minut i chodzą i oni nie wiedzą, co zrobić. Ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, że zapukają mi i nie otworzyli drzwi. Poszli na policję, poszli gdzieś, zobaczmy, jak to się kończy i się pożegnajmy. Bo jest ładna pogoda, chcę iść na rower, tam wychodzą właśnie przedszkolaki. Czemu powiedziałem to w jednym zdaniu? Chodź, idziemy. Idziemy. O, proszę. Dobry. Dzień dobry. Panowie do mnie? O co chodzi? Pan Sobczak? Tak. Chcieliśmy porozmawiać z panem i pana żoną. Gabrieli chyba nie ma w domu, ale co to za pytanie w ogóle? Wszystko wyjaśnimy. Możemy wejść? Nie bardzo, nie podoba mi się to. Dobra, strasznie dziwni policjanci przyszli i zaczęli się go pytać, co się stało z tą typiarą, w sensie tego drugiego łysego. Nie wiem, kto to już jest, pogubiłem się, więc jeszcze wam buduję napięcie, żebyśmy się dowiedzieli razem, co się stało z Gabrielą, którą widzieli na monitorze, który jest magiczny. Co nie tu mam. Się dzieje? Zapytaj się swojej kobiety! Tak, poszłam na policję, bo Gabriela zaginęła, przez ciebie zaginęła. Poszłaś i powiedziałaś, że coś jej zrobiłem! Teraz cię kłócą, na siebie krzyczą, ale uwaga, buduję napięcie, bo zaraz się dowiemy, co się stało z Gabrielą. A teraz sobie ci dwoje jedzą kluski i myślą, kurde, gdzie jest ta Gabriela? Szybko, zamknij furtkę, zamknij furtkę. Siostry wchodzą do ogrodu przez furtkę. A jak będą drzwi zamknięte? A teraz agentki XXL weszły do nie swojego domu i szukają zupełnie nielegalnie, znowu po raz kolejny, Gabrieli. Gabriela? Siemanko. Gabriela znalazła się w lesie. Powiedziała, że tamten gościu to ją pobił. Ja już nie mam siły. Chcę zakończyć ten etap mojego życia. I to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że bawicie się tak super jak ja. Słuchajcie, nie mogę się doczekać zakończenia tego odcinka. Jak zawsze, niezawodnie się rozczarowałem. I generalnie to nienawidzę tego, co robię. Mam okropną pracę, ale przynajmniej siedzę w domu. I marnuję czas. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się wam spodobał, zostawcie subskrypcję na moim kanale, ponieważ to jest zawsze bardzo miłe. I zobaczymy za tydzień. Chciałbym powiedzieć więcej, ale po prostu przez ostatnie 15 minut czekałem, aż się odcinek skończy. Więc trzymajcie się. Cześć. Będę machał ręką. Tamte dziewczyny wtedy takie... Ui!